Witam w świecie Daci. Nazywam się Mariusz Rataj, obok mnie Maciej Kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w firmie Carrara, autoryzowanym w salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Dzisiaj nowa prezentacja w nowej formie, ale i okoliczności są inne niż zazwyczaj. W związku z tym zdecydowaliśmy się dokonać nowej prezentacji właśnie w ten sposób. 7 września 2020 roku Dacia Polska opublikowała wizualizację nowych modeli Sandero, Sandero Stepway oraz Logana. Oto to zdjęcie. Po lewej stronie na pierwszym planie Sandero Stepway w kolorze, jak mi się wydaje, Orange Atacama. Po prawej na drugim planie Sandero w kolorze chyba niebieski Iron albo jakimś nowym kolorze oraz na trzecim planie nowy Logan. Na zdjęciu zabrakło Logana MCV, czyli wersja kombi. Czyżby wersja kombi nie miała wrócić do produkcji? O tym przekonamy się 29 września 2020 roku, kiedy centrala Dacia Polska opublikuje pełne informacje na temat nowej gamy. Kolejne zdjęcie pokazuje nam samochody Sandero zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zwracają uwagę zupełnie nowe światła LED-owe przednie oraz, jak mi się wydaje, również LED-owe tylne. Kształt przednie litera Y, tylne wiodełkę. Na kolejnym zdjęciu możemy zobaczyć przody obydwu aut, Sandero i Sandero Stepway. Zwróćcie uwagę, że Sandero Stepway jest wyższe i bardziej masywne. Ma inne przetłoczenia na klapie silnika. Nadaje mu to chyba charakter taki bardziej agresywny. Maciek wziął na warsztat te zdjęcia i spójrzcie, co odkrył. Zaczynając od góry. Czujniki. Czujnik zmroku albo czujnik deszczu. Może obydwa. Do końca nie wiemy. Jest to nowy element. Zwróćcie uwagę na nowe klamki. Dotychczas użytkownicy nie do końca pochlebnie oceniali te obecne. Zwróćcie uwagę, tutaj już są na pewno takie, jakbyście chcieli. Na kloszu reflektora przedniego jest taki mały element. Jeżeli zrobicie przybliżenie, tam jest napis Dacia. Następnie, centralnie pod napisem Sandero Stepway jest pole i tam prawdopodobnie w jednej z wersji znajdzie się czujnik zbliżeniowy, czyli zapewnia aktywny tempomat. Następnie czujniki parkowania przód. Tutaj widzimy ten element obok, po prawej stronie, obok przedniego światła przeciwmgielnego, a ten drugi element po lewej stronie, bliżej koła, jest to czujnik martwego pola. To z pewnością. Na następnym zdjęciu mamy zbliżenie przodu Sandero Stepway i tutaj już wyraźnie widzimy, że czujnik zmroku albo czujnik deszczu, bardzo możliwe, że obydwa się tam znajdą, to pole jest takie dosyć duże. Następny niżej wystaje, co to wystaje? Tak nam się wydaje, że to jest tablet, czyli dosyć duży tablet, może przekąt na 9,7 cala, umiejscowiony dosyć wysoko, nie tak jak teraz niżej. Tutaj centralnie chyba będzie, znaczy wystaje na pewno poza deskę centralną, czyli system multimedialny. Schodzimy na dół. Pod znaczkiem z Dacia mamy Stepway. Napis Stepway, żeby nie było wątpliwości. Jeszcze niżej mamy to pole takie, w którym zapewne znajdzie się czujnik zbliżeniowy. Bierzemy na warsztat Sandero. Rzut od tyłu. Na co zwracamy uwagę? Na nową antenkę, umiejscowienie jej na końcu dachu, nie tak jak w obecnej gamie na początku, jest ona zdecydowanie krótsza. Nowe światła tylne, nowe klamki. Jeżeli zrobicie zbliżenie klamki od drzwi kierowcy, zauważycie tam czujnik. Bardzo możliwe, że tak jak w Renault jest to przycisk, który trzeba nacisnąć, żeby otworzyć auto, aczkolwiek może być to również czujnik zbliżeniowy. Zobaczymy. Na tylnym zderzaku szereg czujników. To już nie pozostawia wątpliwości. Czujniki parkowania tył oraz skrajnie lewy na tym zdjęciu na pewno czujnik martwego pola. Oczywiście nowe alufelgi, nowy Logan. Pierwszy rzut i już widzimy. Będzie to zdecydowanie większe auto niż dotychczas produkowane. Zwróćcie uwagę na ogromny kufer z nową linią nadwozia. Jest bardziej taka aerodynamiczna. Myślę, że będzie fajnie wyglądał. Nie widzimy tutaj rzutu od tyłu, ale to co widzę, bardzo mi się podoba.
nowa antena. Przez okno widzimy również inny zagłówek niż dotychczas. Mówię o zagłówku kierowcy. Jest on chyba identyczny jak w nowym Clio piątej generacji. Na szybie czujnik albo czujniki. Nowa klamka z przyciskiem albo z czujnikiem zbliżeniowym oraz na kloszu reflektora napis Dacia. Tutaj również widzimy czujniki parkowania przód, również widzimy miejsce na radar zbliżeniowy, ale również na błotniku widzimy czujnik martwego pola. Patrząc na te trzy nowe modele Dacia, mogę powiedzieć jedno, podobają mi się. Masywne Sandero Stepway, spokojniejsze, aczkolwiek urokliwe Sandero oraz Logan, nieco większy. Podejrzewam, że będzie mocną konkurencją nie tylko w segmencie B, ale myślę, że troszeczkę namiesza również w segmencie C. To chyba wszystko jak na tą krótką prezentację. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli macie pytania, piszcie, dzwońcie do mnie albo do Maćka lub do mnie. Pamiętajcie, z wyłączeniem sprzedawców niezaangażowanych w naszą produkcję. Dzięki za lajki i do zobaczenia w następnej prezentacji.